myśli. Jedno z najczęściej przewijających się pytań wśród próśb o porady, o jakieś interwencje, to pytanie, jak poradzić sobie z natłokiem myśli? Trudnych, nękających, uparcie powracających, czasem wręcz obsesyjnych. Jak uwolnić się od niechcianych myśli? Co z nimi zrobić? Najkrócej zaakceptować fakt, że są, obserwować proces myślenia, niekoniecznie zgadzać się z jego treścią, chyba że jest fajny, ani z założeniem, że takie myśli tworzą prawdziwą rzeczywistość. Są prawdziwe, nieulotne, nieprzemijające, jak wykute w skale. Jak to działa? Posłuchaj za chwilę, a potem przejdź przez medyrelaksację. Co to takiego medyrelaksacja? To taki mój twór. Jak połączymy medytację z relaksacją, to w ten czas mamy medyrelaksację. A kiedy jesteśmy zrelaksowani, to dużo łatwiej jest nam pracować nad ważnymi dla nas zagadnieniami. Zatem za chwilę przechodzimy do tego, jak radzić sobie z trudnymi myślami. Zanim jednak sięgniemy do tych rozważań na temat myśli, kilka zaproszeń. Zapraszam Was do subskrybowania tego kanału. Kliknijcie znaczek subskrybuję, kliknijcie dzwoneczek, który obok niego jest. Wówczas nie umknie Wam nic z tych treści, które regularnie na tym kanale się pojawiają. Po drugie, zapraszam Was do spojrzenia na opis tego filmu. Tam znajdziecie między innymi linki, zaproszenia do rzeczy, które mam dla Was przygotowanych, do relaksacji, do mojej książki, audiobooka, e-booka. Sądzę, że każdy znajdzie tam coś ciekawego dla siebie. Okej, przechodzimy zatem do tematu naszych rozważań. Jak radzić sobie zatem z trudnymi myślami? Każdy z nas jest myślicielem z tysiącami myśli dziennie. Część z nich jest dla nas pomocna, niektóre są dziwne. Część może prowadzić do jakichś szkodliwych zachowań. Bywają takie, które po prostu są źródłem nieodwracalnych tragedii. Tak, myśli mogą prowadzić do tragedii. Kluczem do radzenia sobie z myślami, z takim natłokiem myśli, przytłoczeniem myślami, jest świadomość, że nie musimy reagować na każdą z takich myśli. Zwyczajnie nie musimy reagować na każdą myśl. Może to brzmieć banalnie, zbyt prosto, ale jedynie do czasu, kiedy nie wypróbujemy mocy takiego podejścia. Nie spróbujemy na samych sobie, jak to działa, nie nabierzemy takiego doświadczenia. Po prostu wystarczy powiedzieć sobie, to tylko myśl. Nie musimy zajmować się każdą myślą z osobna. Nie musimy tych naszych myśli zmieniać, zwalczać, wypierać, odrzucać. Nie musimy z nimi robić nic. Prawdę mówiąc, taka próba zwalczania, wypierania, zmieniania naszych myśli robi nam więcej problemu, aniżeli pożytku. Zwiększa tylko natłok myśli, powoduje większe mentalne, umysłowe zamieszanie. Jest trochę jak próba gaszenia pożaru przez wzniecanie kolejnych jego ognisk, czy próba przeciwstawienia się powodzi przez dolewanie więcej wody do tego, co nas otacza. Wystarczy jednak świadomie zauważać fakt, że myślimy, obserwować proces naszego myślenia i zacząć właśnie świadomie dostrzegać, jak nasze myśli wpływają na nasze uczucia i nasze emocje. To wcale nie jest takie oczywiste. Jak często uświadamiamy sobie, że myślimy? Wystarczy być obserwatorem, tym, który wie, że myśli, co wcale nie jest takie oczywiste, jak powiedziałem, który zauważa, że nadchodzi trochę jak tornado atak trudnych myśli i wie, że można się przed takim tornadem schować przed tym niebezpieczeństwem niesionym przez takie tornado gdzieś do swojego wnętrza, do schronu własnej świadomości, z którego można w miarę bezpiecznie obserwować tę szalejącą w jakimś sensie
na zewnątrz nas burzę i zaczekać, aż ona minie. Doświadczenie życiowe odpowiada nam, że większość dzisiejszych myśli za chwilę, za godzinę, jutro, za tydzień, za miesiąc, za rok będzie znaczyła tyle, ile chmury, które przelatują po niebie. I za moment fakt, że teraz są, będzie po prostu bez znaczenia. Nawet jeśli bardzo intensywnie zasłaniamy słońce, czy przynosiły ze sobą tę właśnie burzę. Czy jest sens się nimi tak bardzo przejmować na bazie tych naszych doświadczeń, walczyć o nie czy z nimi, albo stawiać na nie wszystko? Gdzie dziś są te myśli, które według nas kiedyś stanowiły naszą rzeczywistość? Niektóre z nich wydawały się być tak prawdziwe, że byliśmy gotowi za nie prawie że oddawać nasze życie. Gdzie one są? Co się z nimi teraz dzieje? Jak mocno na nas wpływają? Kiedy się przetacza przez naszą głowę takie tornado myśli, to nie jest dobry moment na szukanie rozwiązań, załatwianie ważnych spraw, wyjaśnianie kluczowych nieporozumień, planowanie i zmienianie życia. To jest czas, kiedy właśnie należy się schować w takim bezpiecznym miejscu, obserwować i czekać, aż ta burza minie. Kiedy minie, wróci do nas naturalny rozsądek i mądrość, które w sobie mamy z natury. Kiedy trwa taka burza myśli, naszym zadaniem jest zachowanie spokoju, niedziałanie i ograniczanie strat. Najważniejsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, kiedy trwa tornado myśli, to zadbać o ograniczanie strat. Nie mówienie rzeczy, z których będziemy się potem latami tłumaczyli, nie robienie rzeczy, których nie da się odwołać, nie da się odkręcić. To są nasze zadania na ten czas. To jest najważniejsza rzecz, którą powinniśmy zrobić. Mamy taką naturalną umiejętność, zdolność pozwalającą stanąć obok i obserwować fakt, że myślimy. Obserwować proces myślenia i to, jak te myśli się tworzą, wpływają na siebie i ich wpływ na nasze emocje, nasze uczucia. Wystarczy tylko tę zdolność nawet raz dostrzec i zacząć ją praktykować. Wystarczy raz zobaczyć, a może bardziej poczuć, jak to działa i jakie przynosi efekty, żeby chcieć to podejście stosować i umieć je stosować. Mówimy czasem pod wpływem jakichś wydarzeń powodujących taką myślową burzę w naszej głowie. Myślałem, że wyjdę z siebie i stanę obok. Właśnie to powinniśmy zrobić. Stanąć obok i zacząć obserwować, co się dzieje, jaki proces zachodzi i jak on na nas wpływa. Obserwować, ale nie oceniać, nie wartościować, nie próbować zmieniać czy zwalczać. Nie trzeba się tutaj niczego szczególnego uczyć. Nie ma tu żadnej tajemnej wiedzy czy jakichś niezwykłych technik, metodologii. Jedyne, co trzeba, to choć raz popatrzeć na taki proces myślenia w inny sposób. Zauważyć na pozór oczywisty, choć często przez nas niezauważany fakt, że myślimy. Zobaczyć, jak to wszystko zmienia na lepsze i uspokaja nasze bycie w myśleniu. A potem stale być takim obserwatorem. Stale wracać do bycia obserwatorem. Możemy zrobić nawet teraz prosty eksperyment myślowy. Poobserwujmy przez chwilę to, o czym myślimy, jaka jest zawartość naszych myśli. Zauważmy świadomie fakt, że myślimy. Popatrzmy na ten proces myślenia i uczucia, które wywołuje. I odpowiedzmy sobie na pytanie, czy ta obserwacja coś zmieniła, w jakiś sposób nam pomogła. Możemy powtarzać taki eksperyment myślowy do woli. Pomyślmy sobie nad tym wszystkim, zastanówmy się,
A może w przejściu przez to, o czym tutaj mówię, może nam pomóc medyrelaksacja nakierowana właśnie na myślenie, odczuwanie, uczucia, emocje, które wskutek tego myślenia się rodzą. Zapraszam do spróbowania również i takiego podejścia. Zanim jednak przejdziemy do tej medyrelaksacji, która pomoże głębiej uporządkować nam te sprawy związane z trudnościami, które przynoszą nam nasze myśli, przypomnienia i zaproszenia. Zapraszam do subskrybowania tego kanału. Kliknijcie znaczek subskrybuję, kliknijcie dzwoneczek, żeby nie umknęło Wam nic z tych rzeczy, które tu się pojawiają, jeśli przynoszą one Wam jakąś wartość. Druga propozycja, zobaczcie inne filmy. Myślę, że będą tam również tematy interesujące dla odbiorców tego typu treści, jak rozważania o myślach. Zapraszam Was do popatrzenia do opisu filmu. Tam najprzeróżniejsze zaproszenia i propozycje, m.in. linki prowadzone do przygotowanych przeze mnie relaksacji, do mojej książki, audiobooka, e-booka. Ci, którzy chcą pogłębić kontakt ze mną, spędzić trochę więcej czasu w tym klimacie i tych treściach, które przygotowuję, mogą sięgnąć również do tych rzeczy. I na koniec zapraszam Was do zasubskrybowania mojego newslettera. Znajdziecie w opisie link, poprzez który możecie pójść do miejsca, w którym zostawicie swój adres mailowy. W każdą sobotę o godzinie 8:15 ten newsletter ląduje w skrzynkach odbiorców. Ci, którzy czytują, mówią, że warto, zatem sprawdźcie sami. A teraz już czas na medyrelaksację. Zauważanie myślenia i odczuwania. Medyrelaksacja. Aby rozpocząć tę medyrelaksację, praktykę uważności prowadzoną głosem, zwróćmy uwagę na to, dlaczego ważny jest dla nas akurat ten temat. Jaki jest nasz osobisty kontekst wejścia w tę praktykę? Co na ten temat myślimy? Jak na swoje potrzeby nazywamy ten temat? Jak czujemy się fizycznie, kiedy się nad nim zastanawiamy? Jakie mamy wrażenia w jamie brzusznej, klatce piersiowej, karku i głowie? Miejsca, które jako pierwsze wyraźnie reagują na ważne dla nas tematy. A może wyraźnie odczuwamy wrażenia w jakiejś innej części ciała? Jakie są emocje, które nam towarzyszą przy tych myślach i tych odczuciach w ciele? Czy potrafimy je nazwać? Jaki mają na nas wpływ? Pozytywny, negatywny, historie, w które wierzymy, które opowiadamy sobie i innym w związku z tym tematem. Czy mamy może jakąś osobistą tożsamość stworzoną w związku z nim? Kim w swoim wyobrażeniu jesteśmy? Jakie mamy cechy? Co robimy, a czego nie robimy? Co potrafimy, a czego nie umiemy?
Czy wiemy, że wiele innych osób ma podobne myśli, odczucia, emocje? Opowiada podobne historie i tworzy podobne tożsamości jak my w związku z tym tematem. Jak poczujemy się wiedząc i czując więcej na ten temat? Mając większą na ten temat świadomość. Czy mamy gotowość wykorzystać taką świadomość i uważność odnośnie tego tematu w naszym codziennym życiu, kiedy przyjdzie taka potrzeba? Kiedy już zakreśliliśmy tak dokładnie nasz osobisty obszar, po którym będziemy się poruszali w tej praktyce, możemy ją zacząć. Zauważanie myślenia i odczuwania. Zmniejszmy napięcie i niepokój towarzyszące naporowi myśli, odczuć, uczuć i emocji przez ich zauważenie. Usiądźmy wygodnie lub połóżmy się. Zacznijmy od przeznaczenia chwili na rozluźnienie ciała. Złagodźmy niepotrzebne napięcie w brzuchu i ramionach i znajdźmy postawę, która jest zarówno zrelaksowana, jak i obecna, sprzyjająca świadomości. Teraz zamknijmy oczy lub spójrzmy w dół i oprzyjmy dłonie, tak by spoczywały w łatwy i bezwysiłkowy sposób. Poświęćmy kilka chwil na obserwowanie, przeskanowanie świadomością naszego ciała. Podążajmy, zaczynając od czubka głowy w dół, aż do palców stóp. Poczujmy doznania ciała podczas oddychania i tej wędrówki świadomości w dół. Oddychajmy i wędrujmy krok po kroku, część ciała po części, punkt po punkcie, zauważając napięcia i odpuszczając, rozluźniając je. Jeśli w jakikolwiek sposób się rozproszymy, zauważmy myśli, które nas rozpraszają, mówiąc do siebie: to myślenie, to myśli. Nie nazywajmy ich szczegółowo, nie klasyfikujmy. Nie oceniajmy jako złe czy dobre.
Po prostu zauważmy, że są. Zauważmy, że myślimy. I wróćmy do wędrowania przez ciało i spokojnego oddychania. Zauważmy odczucia fizyczne, które nas rozpraszają, mówiąc do siebie, to odczuwanie, to odczucia. Nie nazywajmy ich szczegółowo, nie klasyfikujmy, nie oceniajmy jako złe czy dobre. Po prostu zauważmy, że są. Zauważmy, że je odczuwamy. I wróćmy do wędrowania przez ciało i spokojnego oddychania. Zauważmy też emocje, których doświadczamy, mówiąc do siebie, to emocje. Czuję emocje. Nie nazywajmy ich szczegółowo. Nie klasyfikujmy. Nie oceniajmy jako złe czy dobre. Po prostu zauważmy, że są. Zauważmy, że je czujemy i wróćmy do wędrowania przez ciało i spokojnego oddychania. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie zauważyć, odnotować te rozproszenia bez zbytniego angażowania się w myślenie, ocenianie, próbę ich zmiany, naprawiania czy pozbywania się ich. Oddychajmy i wędrujmy przez ciało, jego poszczególne części, punkty, obszary, rozluźniając je i uspokajając. Jeśli w tle ciągle jest jeszcze obecna jakaś trudna, kłopotliwa emocja, spróbujmy ją nazwać, zauważyć ją po imieniu. Może to być złość, może to być smutek, może to być zmartwienie. Może to być rozczarowanie. Odnotujmy te emocje, nazywając je. To złość, gniew, smutek, zmartwienie, rozczarowanie. Po prostu jasno określmy, co to jest. Odnotujmy to delikatnie, a następnie wróćmy do naszego rytmicznego oddechu i wędrówki świadomością przez ciało, związaną z oddechem.
Nie przejmujmy się zbytnio, jeśli trudno nam zidentyfikować to, co rozprasza nasz oddech i skanowanie ciała. Myśli, odczucia, uczucia, emocje się przenikają i często nie jest jasne ani łatwe do nazwania to, czego doświadczamy. Zawsze jednak jest to coś, wobec czego możemy przyjąć pozycję obserwatora. Tak jak obserwujemy swój oddech i swoje napięcia w ciele. Wszystko to jest rodzajem myślowo, uczuciowo, emocjonalnego tła, które nam towarzyszy mniej lub bardziej wyraźnie. W chwilach napięcia i trudności bardzo wyraźnie. W chwilach uspokojenia, relaksu i dystansu mniej. Jednak jest to tło. Tylko tło. Tło nie jest nami. My nie jesteśmy tłem. Istniejemy na tle tego tła. Machinalnie i podświadomie je tworzymy. Możemy je obserwować. Możemy przestać je tworzyć. Możemy je zmieniać. Możemy, obserwując, dostrzegać, wybierać dobre elementy tego tła, koncentrować się na nich. Możemy wpływać na intensywność tła przez obserwację, przez uspokojenie, relaks, wyciszenie, zatrzymanie, przez patrzenie z oddalenia. Wystarczy nam do tego, tak jak teraz, świadomy oddech i skupienie na ciele. Jeśli nie jest to od razu dla nas jasne, łatwe, to po prostu zostawmy szczegółowe rozważanie tego do czasu, kiedy samo nie przyjdzie do nas zrozumienie tego, co doświadczamy. Odnotujmy to, w czym jesteśmy, częścią nas, jako myślenie, nasze podstawowe ustawienie fabryczne, automatyzm pojawiania się tła i wróćmy ponownie do oddechu. Kontynuujmy oddychanie i wędrówkę po ciele jeszcze przez chwilę. Teraz pozwólmy sobie, wyraźmy intencje, by stawać się wolnymi od trudnych, obciążających, rodzących napięcia, obsesyjnych myśli, odczuć, emocji. Pozwalać im usuwać się w tło,
zmniejszać wpływ na nas i nasze funkcjonowanie. Zgódźmy się na ich istnienie i przyjmijmy wobec nich pozycję życzliwych obserwatorów, którzy nie oceniają, nie chcą zmieniać. Patrzą z empatią, współczuciem i wyrozumiałością na myśli, odczucia, uczucia, emocje i wpływ, który wywierają, i swoje na nie reakcje. Delikatnie otwórzmy oczy, kiedy tylko będziemy gotowi. Odpowiedzmy sobie na pytania, jak się czujemy? Czy odczuwaliśmy jakiś niepokój związany z zauważaniem swoich myśli lub doznań? Jeśli nie, to pogratulujmy sobie. Jeśli tak, to następnym razem starajmy się nie martwić. Jeśli nie do końca jasne jest, czym jest dane doznanie, to tylko tło, a my jesteśmy tylko jego obserwatorem. Ostatnią rzeczą, którą chcielibyśmy tu robić, to mnożyć ilość trudnych myśli czy doznań przez nadmierne angażowanie się w ich wielość i szczegółowość, pogłębiając bez końca rozważania w rodzaju: tak, to może być niepokój, ale tak naprawdę może jest tu i trochę smutku. Nie chcemy tego robić. To nie jest przestrzeń, którą chcemy tworzyć, miejsce, w którym chcemy być. Nawet jeśli odczuwamy silny poziom frustracji wskutek tego, jak działa na nas nasze myślowo-doznaniowe tło, mówmy sobie: cóż, w porządku, tak właśnie jest. I wracajmy do oddechu i obserwowania ciała. Nie myślmy nadmiernie o tym. Nie analizujmy tego. Nie oceniajmy. Akceptujmy, że tak jest. Nie ma niczego złego czy niewłaściwego w doświadczaniu tych rzeczy. To część bycia człowiekiem. Nie ma potrzeby być wobec tych doświadczeń i nas w tych doświadczeniach zbyt krytycznym lub osądzającym. Wystarczy po prostu je zauważać, obserwować. Nie ma dostatecznej ilości razy, którą można by podkreślić najlepszą możliwą perspektywę do przyjęcia. Obserwujmy. Obserwujmy. Tylko obserwujmy.
Obserwujmy obecne w tle, nie będące nami, nie wpływające na nas rzeczywiście, o ile się na to nie zgodzimy, myśli, uczucia, emocje. Tylko myśli, odczucia, uczucia, emocje. Obserwujmy i wracajmy do oddechu raz za razem, czując coraz mniejszy niepokój i napięcie w umyśle i w ciele. Rozsmakujmy się w tym spokojnym obserwowaniu. Świetnie. Dobra robota. Podziękujmy sobie za tę praktykę uważności, samoobserwacji, autorefleksji, za tę medyrelaksację i za wszystko, co udało się nam przy jej okazji osiągnąć. Za wartościowo spędzony w niej czas. Wróćmy do niej znów, żeby spróbować tego wszystkiego, czego chcemy jeszcze raz doświadczyć, co chcemy pogłębić, zmienić, poprawić. Jeśli chcemy jeszcze przez chwilę zostać w tej wykreowanej medyrelaksacją przestrzeni, zróbmy to. Będzie nam towarzyszyła nadal obecna w tle muzyka. Zachwyćmy się życiem. Odetchnijmy spokojem. Poczujmy, jak to działa, i podajmy dalej. Ktoś może tego potrzebować.